Tom Farrell, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku przychodzę do was z kolejną dawką sneak peeku. I dzisiaj cały odcinek będzie poświęcony jednemu nowemu zadymiarzowi. I nie jest wcale nim Otis, tylko Penny. Ponieważ Penny w nowej aktualizacji została totalnie zmieniona, jej wygląd oraz jej ataki. Każdy, kto ma odblokowaną Penny, zostawia łapeczkę w górę. Ja mam do tej postaci bardzo duży sentyment, ponieważ była to moja pierwsza postać, na której wbiłem 500 pucharków, zanim w ogóle wbijało się po parę tysięcy pucharków na jednej postaci. 500 to była taka top of the top Polski. Więc mam nadzieję, że Supercell tylko tą postać ulepszył. Teraz poleci krótki film podesłany przez mojego widza, który zrobił zakupy z kodem Farrell i wygrał dzięki temu kod o wartości Megaboxa. Pamiętajcie, że jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farrell w sklepie Brawl Stars, nagrywajcie krótkie filmiki, podsyłajcie na mój email kodfarrell@gmail.com, a ja spośród tych filmów rozlosuję osobę, która zgarnie kod PSC o wartości Megaboxa. Na samym początku, moi kochani, zacznijmy sobie od starej Penny. Chciałem wam pokazać, jakie mam skiny do Penny. Tak wygląda Penny podstawowa, tak wygląda pomocnica Penny, tak wygląda Penny króliczek, a tak wygląda Penny mroczny króliczek. Jej pierwszym gadżetem jest detonator kieszonkowy. Penny wysadza swoją armatę, potężny wybuch kruszy ściany i zadaje 1500 obrażeń przeciwnikom w pobliżu. Czyli jest taką jakby dużą miną, ale widoczną. A jej drugi gadżet nazywa się kapitański kompas. Penny wzywa ostrzał artyleryjski z armaty na jej bieżącą lokalizację. Czyli jak Penny stała w jakimś miejscu, wciskamy gadżet, no i kule ognia spadają w tym miejscu, gdzie Penny chodzi. Pierwszym star powerem był ostatni wybuch, gdy działko Penny zostaje zniszczone. W stronę pobliskich wrogów trafia ostatnia seria czterech bomb. Każda z nich zadaje 1680 punktów obrażeń. No i oczywiście najlepszy star power w Penny, czyli kule ognia. Kule armatnie z działka Penny wzniecają ogień na 3 sekundy. Wrogowie na atakowanym obszarze doznają 400 punktów obrażeń na sekundę. I mam nadzieję, że ten star power został, bo on był naprawdę mega OP. No jak widzimy, Penny miała atak na 3 kreski, obrona 2, przydatność 4. Teraz jesteśmy na moim koncie wersji deweloperskiej i spójrzcie, jak wygląda nowa Penny. Jest 100 razy lepsza, grafika jest lepsza, jest taka bardziej jakby żywa, bym nawet powiedział. Dalej jest to zakapior, bo wiadomo, Penny to nie jest wcale żadna przyjemna postać. I zobaczmy sobie może na samym początku, czy jej atak, obrona i przydatność się zmieniły. Nie. Również atak ma 3, obrony 2 i przydatności 4. Okej, czyli tutaj się nam nic nie zmieniło. Zmieniły nam się na pewno skiny. Sprawdźmy sobie wszystkie skinki. Tak wygląda podstawowa Penny. Kolejnym jest pomocnica Penny. Wygląda niestety jak stara Penny. Spójrzcie, tak wygląda nowa Penny. Pyk. Czyli rozumiem, że te skiny nie zostały zmienione, a szkoda, bo myślałem, że zostaną też remodelowane, ale może dojdzie do tego w przyszłości. Tutaj mamy przemytniczkę Penny, no i patrzcie, złoty skin Penny, oczywiście, że jest nowy. I sobie go wybierzemy, wygląda przekozacko. Sprawdźmy, czy emotki się te zmieniły. Oczywiście, że też mamy animowane nowe emotki, ale zobaczcie, na przykład pomocnica Penny, złota emotka, jest starą twarzą. No okej, okay. Czyli widzimy, że tylko te podstawowe, zwykłe i rzadkie i epickie są nowe, ale już te legendarne nie zostały zmienione. No dobra, niech będzie. No i teraz omówmy sobie gadżety oraz star powery. Na samym początku. Słona beczka. Penny zrzuca beczkę soli, która blokuje pociski wroga. Może też użyć beczki, aby wysadzić własne sakwy złota. A, w ten sposób. Czyli teraz zamiast starego gadżetu stawia beczkę soli. Więc możemy strzelać swoją beczkę soli, wtedy nasze sakwy się rozbijają i zadają większy atak przeciwnikom. Ciekawostka, no zobaczymy, jak to się za chwileczkę sprawdzi. Drugi gadżet, działo Penny ostrzeliwuje każdego widocznego wroga w zasięgu. No dobra, jestem mega ciekawy tej lunety i za chwileczkę trzeba będzie ją sprawdzić. Prawdopodobnie będzie ją można postawić chyba na ziemi, ale weźmy sobie w pierwszej rundzie zwykłą beczkę. No i teraz omówmy sobie star powery. Fortuna, pierwszy star power. Sakwy Penny pękają na 100% szerszym obszarze stożka po każdym trafieniu. O kurde. No dobra, zobaczymy, jak to się spisze na podczas meczu. No i drugi star power, mistrzowski blaster. Działo Penny zadaje 1000 punktów obrażeń i odrzuca pobliskich wrogów po trafieniu. No powiem wam, że brzmią naprawdę ciekawe te star powery oraz gadżety, więc weźmy sobie na razie pierwszy star power i pierwszy gadżet. Wzięliśmy sobie mapę bijatyka pod skałą i zobaczmy, czy jej podstawowy atak się różni. Tak, sakwy mają nową animację, spójrzcie tylko, bomba, bomba, stawiam beczkę i taki ośmiobitowiec nic mi nie robi, tylko ja mogę go obijać. Padnę, żyję. Nie, gościu, uspokój się, bomba, 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 okej, okay. Od razu do działko stawiam w krzaki, hop. Mój kanon jest też teraz złoty w tym skinku, więc zarąbiście wygląda i cały czas obija. Już kogoś podpalił. Patrzcie, stawiam beczkę i ona teraz mi nic nie robi. Pyk, leży. Kolejny kanonik. Leci pocisk, bum. Teraz obszar rażenia mój jest większy, jak widzicie. Został zwiększony obszar rażenia kanona. I teraz
jak mój kanon strzela, zanim uderzy w ziemię, jest podświetlony. Spójrzcie, jest dokładnie pokazane, więc przeciwnik teraz wie, gdzie uderzy dokładnie pocisk. Ja poczekam, żeby mój kanon pokonał tego tika. Uda mi się go tak zgnieść. Rzucę sobie tutaj teraz kanona, żeby on nie wiedział, gdzie on jest. Dobra, raz go uderzę, raz. No nie może go ten mój kanon trafić. Dwa. Trzy i padł od kanona. Wow. No, powiem wam, że zdecydowanie nowa Penny jest silniejsza. Serio. A teraz wam przeczytam zmiany, które zostałem zapisane w takim specjalnym notatniku. Co zmieniło się w Penny? Penny też będzie miała totalnie nową grafikę ekranu, więc fajnie to wygląda. Kule ognia stają się umiejętnością pasywną, czyli za każdym razem, nawet jeżeli nie mamy Star Powera i gadżetu, z tego co rozumiem, ogień będzie wzniecany przez kanon. Bardzo fajna zmiana. Kule armatnie pokazują miejsce, w którym wylądują na kilka sekund przed lądowaniem, to zauważyliśmy. Nieznacznie zwiększono rozmiar kul armatnich, to też zauważyliśmy. Nieznacznie zmniejszono prędkość pocisków. O proszę, czyli pociski teraz spadają wolniej, ale dzięki temu podpalają ziemię. Czyli w jaki sposób nam się to zbalansowało? Zwiększono podstawowe życie Penny. O, ciekawe, to nawet nie wiedziałem, nie zwróciłem na to uwagi. Atak główny, nieznacznie zmniejszono zasięg. Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Ale za to zwiększono prędkość pocisku, czyli Penny ma mniejszy zasięg, ale pocisk szybciej leci. Główny atak Penny rozprzestrzenia się w szerszym stożku po każdym trafieniu, czyli jak nasza sakwa się rozbije, ma szerszy zasięg. No to teraz sobie weźmy drugi gadżet i drugi Star Power. Wybierz i zagrajmy jeszcze raz meczyk, tylko tym razem, a może być ta sama mapa. No jestem mega ciekawy tego drugiego gadżetu. O, trzy skrzyneczki od razu przede mną. Ty, kieł, wypadł mi stąd, tak? Wyjeżdżaj stąd, gościu. O nie, padnę. Żyję. Dobra, ucieka, ucieka, ucieka. Faktycznie te sakwy lecą szybciej. A nie spodziewałem się tego. Dajemy gadżet. No i gdzie jesteś, gościu? Dobra. Ult. I co? Aha, spójrzcie, dałem gadżet. Mój kanon wybuchł, ale wszystkie cele, które były na mapie, dostały damage. Co jest? To było naprawdę mocne. Jeszcze raz chcę to użyć, tego gadżetu, i zobaczymy, czy faktycznie jest tak, jak tutaj mi się wydaje. Rzucamy teraz sobie kanona tu, pyk. Dajemy lunetę i patrzcie, kanon wybucha, a czy nie, nie wybucha, ale trafił we wszystkie cele, które się tutaj znajdowały na mapie, podświetlone. Dobra, poko się uleczył, uleczył, raz, dwa, zabiłem go, wielkie starcie. No i teraz tego Franka muszę ominąć, bo ma ulta, a chciałbym go pokonać z kanona. Kanon tu. Dobra, nie widzę Franka, patrzcie, teraz podświetlę i mogę użyć gadżetu. Strzał, drugi. Dawaj, gadżet, gadżet, gadżet. Wow, trzy strzały naraz, widzieliście? Był podświetlony, nacisnąłem gadżet i poleciały trzy kule z mojego kanona bezpośrednio w target. Ale to jest mocne. Nie dość, że się kule teraz podpalają, to jeszcze mają większe pole rażenia. Niesamowite. Nie ma co gadać, moi kochani, nowa Penny jest dwa albo nawet trzy razy lepsza od starej. Ale zagrajmy sobie jeszcze dla porównania na moim normalnym koncie przeciwko ludziom starą Penny. No i lecimy, moi drodzy, poziom puszek 550, koło nas jest jakiś ból i zobaczmy, spójrzcie, faktycznie te strzały Penny są dłuższe, ale są wolniejsze. Szczerze, wolę mieć krótszy zasięg i czasami sobie szybciej przyauto-aimować i trafić przeciwnika, niż się męczyć z celowaniem czasami. Nie oszukujmy się, Penny na tle tych wszystkich innych nowych zadymiarzy, którzy chodzą po wodzie, latają w powietrzu, no ciężko się teraz nią gra. Dobra, mamy ulepszenie. Leżysz. Nie trafiłem? To nieźle. Weźmy sobie kolejny soczek. Myślałem, że pokonam już tego zadymiarza. Eevee. Kanon. Wypadł mi stąd. Mamy ulti, więc spoko. Dostaję. Nie padł jeszcze? Jest jakaś nita chyba, z tego co słyszałem. I w cztery power cubes. Raz, dwa, trzy. No i patrzcie. Normalną Penny, raczej nową Penny już bym ją pewnie skończył, bo bym z auto-aimował parę razy i już by te strzały trafiły idealnie w cel. A tak lecą za wolno. Co tu za nani chodzi? Ona na soczku. Parę, nie odwalaj numerów, bo ona była na soczku, naprawdę. Wypad. Ten Mortis musi ją dobić. Dostał? Jest Mortis. Mortis, wypad mi stąd! Nie dostał. Teraz, leżysz! Leży! Oh yeah! Dobra, ostrzał artyleryjski, ona ma 7 power cubesów, nita. Kurde, ona jest mocna, mocna, bardzo mocno będzie. Zgniecie mnie, zgniecie mnie, zgniecie mnie, tak jest! Nita jest szybszy atak, jest mocniejszy. Jeszcze miała niedźwiedzia, to już w ogóle nie dałbym rady, bo mój kanon już niestety wybuchł.
Porównując starą oraz nową Penny, uważam, że nowa Penny jest naprawdę o wiele lepsza. Bardzo fajny krok zrobił Supercell, że remodelował ją i też dał jej nowe umiejętności oraz gadżety oraz star powery. Więc fajnie, że ulepszają stare postacie, które kiedyś były naprawdę mega OP, a teraz no na tle innych zadymiarzy się już za mocno nie wyróżniają. Mam nadzieję, że jeszcze kilka postaci też zostanie ulepszonych. Wy, moi kochani, dajcie znać w komentarzu, jaką postać chcielibyście, aby Supercell ulepszył w następnej aktualizacji, ponieważ ona teraz na tle innych postaci wypada bardzo słabo. Jeżeli wytrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu TheFarrell Team. Ja już się z wami żegnam i widzimy się jutro na odcinku, gdzie będziemy testowali nowego zadymiarza. Trzymajcie się, hej!